Marszalkiewicz, IndyCage.pl. Jesteśmy w gościnnych progach Warszawskiego Centrum Atletyki przy okazji seminarium charytatywnego dla Karolina. Z jednym z trenerów, Jan Bochowicz. Witam serdecznie. Witam, uszanowanie, kłaniam się. Słuchaj, no generalnie powiem Ci, ja jestem, już wczoraj tu byliśmy, ale jestem naprawdę zaskoczony po pierwsze frekwencją, bo to, że akcja charytatywna zawsze przyciąga, ale to naprawdę pokazuje nie tylko, że to jest kwota wsparcia, to, że ona się przyczyni, to, że ludzie przyszli, ale to też zachowanie w ogóle, to, że nikt nie ma was, było tutaj wczoraj czwórka w sumie, nie, szóstka chyba nawet w ogóle, no nikogo nie trzeba było prosić dwa razy. No serce rośnie naprawdę, to chociaż mam trochę z tyłu głowy cały czas to, że też jest czasu, wiadomo, tych pandemicznych, to ludzie ludziom pomagają najlepiej, a może powinno być trochę inaczej, natomiast cieszy to, że jest tak jak jest. No ja też się cieszę, że frekwencja taka jest, że słuszny, szczytny cel, pomagamy Karolinie. Fajnie, że tyle ludzi przybyło, że ten, to tylko świadczy o tym, że ten sport cały, wiesz, ciągle ma się dobrze i nic się nie zmienia, także ja się cieszę. Cieszę się, że możemy pomóc, a przy okazji, wiesz, pokazać coś, pogadać z ludźmi, wymienić jakieś doświadczenia, bo to na takich seminariach to nie tylko oni się uczą, ale prowadzący również, więc fajnie. No właśnie, dzisiaj też dużo fotek, dużo rozmów, dużo energii chyba od ludzi. To są też takie momenty, w których no nie masz aż tak dużo w skali roku, żeby aż tylu ludzi spotkać, którzy przyjdą naraz i dać tej energii dużo. Co dzisiaj najczęściej słyszałeś? No wiesz co, powrotu do zdrowia, tak? Więc dziękuję bardzo. No. Więc trzeba wrócić, no, do zdrowia. No właśnie, teraz o tym zdrowiu teraz dwa słowa w takim razie. I tak jak przekazałeś tę informację, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, odwołanie walki 6 tygodni przed, to się kojarzy z czymś nagłym, że nagle coś się musiało wydarzyć. Ja bym chciał właśnie zapytać, jak do tego, bo przyjęliście ofertę walki, no i co takiego się wydarzyło, który to był ten moment, który spowodował, dobra, nie, trzeba ją odwołać. Czy było coś takiego, taki konkretny jeden dzień, moment, sekunda, która o tym zadecydowała? Wiesz co? Jakby walczyłem z tą myślą dwa tygodnie, można powiedzieć, tak, bo to nie jest coś, co się stało nagle, to jest coś, co narasta od kilku lat. No i po prostu narosło na tyle, że już się z tym nie da ćwiczyć na poziomie, no, którym jestem, tak, więc wiesz, ja sobie mogę zrobić technikę, mogę się tam luźno pokulać, mogę nawet luźny sparring zrobić, ale jak tylko wchodzą mocne obciążenia, no to po prostu, no jestem tłamszony, tak, nie, no moje ręce nie wytrzymują, nie, raz, że ból, dwa, zakresy, praktycznie, nie wiem, no bardzo małe, plus utrata mocy. I to jest najgorsze, ta utrata mocy, że ktoś na mnie leży, ja po prostu, wiesz, ten mówi, no podnieś się. No, no ale jak? No podciągnij rękę pod siebie. No nie mogę. Czemu nie możesz? Bo mówię, bo nie mam siły, nie? Wiesz, no po prostu. I to jest najgorsze. No i po prostu walczyłem przez te dwa momenty. Myślałem, że gdzieś tam, wiesz, byłem u doktorów, próbowaliśmy to zaleczyć, wiesz, lekami, fizjoterapeuta. No gdzieś tam sobie dawałem jakieś tak, wiesz, że może zaskoczy, że może gdzieś tam też jak miałem jakieś elementy właśnie siłowe, robiliśmy z trenerem moim, to też próbował to aktywować, wiesz, ja tu byś zobaczył, jakie moje treningi, ja miałem 5 kilo, wiesz, na barki, ledwie brałem, no, żeby to aktywować te mięśnie, gdzieś tam miałem nadzieję, że one się aktywują, że to, wiesz, że to zaskoczy, no ale nie zaskoczyło, no i stwierdziłem, że to nie ma sensu, no, że trzeba to zrobić, im szybciej, tym lepiej, bo nic z tego dobrego nie będzie. No właśnie, bo rozpoczęłeś też tutaj, widzieliśmy, albo może rozpoczęłeś wcześniej, ale widzieliśmy niedawno te treningi motoryczne, nazwijmy to takie, czy mobility to też to się nazywa, no bo to też gdzieś tam się łączy. To też była próba po prostu podjęcia takiej treningowej walki z tym? Tak, no mówię, jak trener przyjechał, wyszliśmy na siłownię, przyjeżdżał robić ze mną treningi, jak zobaczył, ja mu cały czas mówiłem, ale jak on zobaczył, wiesz, jak to wygląda naprawdę, no to wiesz, no to się załamał, no i też próbował gdzieś, próbowaliśmy to, no tak jak mówię, no, uruchomić, no jak finalnie go zadzwoniłem, bo się mnie pytał, czy robimy znowu trening, ja mówię, że nie, że odpuszczą, powiedział, mądra decyzja, no. Okay. Że trzeba to zrobić, bo no nie na tym poziomie, tak, ja się mogę bawić amatorsko, czy na tym, w tym momencie, tak, czy tam stricte po prostu sobie trenować dla samego siebie, ale nie żeby walczyć na tym poziomie, no muszę to zrobić, no bo się nie da się w takiej predyspozycji wyjść do walki. A jak myślisz, czym to może być ogólnie spowodowane? No, już mam jeszcze jeden rezonans mnie czeka, bo mam, wiesz, jeden i drugi bark jest do roboty. Są to zwyrodnienia po prostu, takie na rośla porobione, które raz, że blokują, dwa, te zakresy mi blokują, dwa, jest ten ból, który już, no ból zaakceptowałem, tak, no ale to też jest lipa, jak się budzisz, wiesz, w nocy, bo cię barki bolą, masz zdrętwiałe ręce i tak dalej. No i plus właśnie ta utrata siły. No jeszcze mnie czeka jeden rezonans w poniedziałek, bo muszę jeszcze zrobić szyję, czy tam
jeszcze od tego coś nie, czy szyja jeszcze nie dokłada do tego swojej jakiejś tam cegiełki. W piątek jadę do Bielska, do jeszcze do jednego doktora, podobno najlepszy w Polsce, zobaczymy. Jego opinii chcę zasięgnąć, no i co, no i przed świętami chciałbym się pokroić, żeby już zacząć to robić, tak, żeby wracać do zdrowia. A to jest taka kwestia czysto operacyjna, czyli jakby trzeba zdiagnozować, wyciąć. Diagnozowane już jest. Diagnozowane jest, czyli wyciąć i to jest jakby kwestia, tak. Tylko tam nie ma, znaczy w sensie inaczej, jakby nie ma ryzyka. O. Jest tak, ogólnie moje barki wedle dwóch ortopedów, którzy widzieli, nadają się już do endoprotezy. Tylko jeżeli ja zrobię endoprotezę teraz, no to już jest koniec. No tak. Dlatego chcemy powalczyć o, żeby wyczyścić te barki i żeby jeszcze zrobić dwie, trzy walki. Przedłużyć czas. Więc nie chcę robić na razie tych endoprotez. Ale wiem, że to wiesz, za 5, 6, 10 lat tak czy inaczej będę na to skazany. Więc na razie walczymy o to, żeby jeszcze, wiesz, żeby... No zrobimy tą artroskopię, mam nadzieję, że to pomoże. Wiesz, ja już nie mówię, że ja wrócę do tej formy, co, gdzie byłem, wiesz, z Rajesem czy z Adesanium, ale chcę zrobić, wiesz, jeszcze powalczyć na tym poziomie najwyższym, zrobić kilka fajnych, ze dwie, wiesz, dwie, trzy dobre walki i na tym mi zależy. Ale chcę, wiesz, chcę się przygotować do nich, chcę zrobić ten obóz treningowy, nie, że idę i walczę, wiesz, z czymś, tylko chcę przyjść, przygotować się, wejść i zawalczyć bez tego, że z tyłu głowy gdzieś jest, że czegoś nie mogłem zrobić, dorobić i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to tak naprawdę może być też tak, jak było z jak jest z Karoliną Kowalkiewicz, ona przyjechała do ITT zrobić ostatni obóz, pokazać się, a się okazało, jak to wszystko działa, no to cieszymy się nią do dzisiaj i jest w elitarnej grupie zawodników w Polsce, którzy wygrali 3 walki w roku i to na poziomie UFC, także może jeszcze się okazać, że to ci da drugie życie, zupełnie drugie życie. No, głęboko w to wierzę, że ten zabieg, który przejdę, to zrobi. No, także czekam z niecierpliwością. W takim razie, czy to jest trochę tak, wiadomo, nie mogłeś tego zmienić, że to jest wyrzucenie się starej szkoły, czyli akceptacja bólu jest całkowicie czymś normalnym, że to mogło być powodem nawarstwienia się tego problemu, że zaciskałeś zęby? Wiesz, na pewno to jest zaniedbanie, wiesz, głupota, że nie poszedłem z tym wcześniej, że gdzieś tam to akceptowałem i teraz się obudziłem po tym, gdy mi ta moc spadła tak po prostu drastycznie, no nie? I... No na pewno, no gdyby człowiek był, wiesz, no gdyby, wiesz, no, gdyby, wiesz, gdyby nie poprzeczka, gdyby nie, wiesz, nie słupek, no i tak dalej, można gdybać. No teraz już jest za późno, trzeba to zrobić i tyle, tylko przestroga dla innych, że no nie ma co, no jak jest kontuzja, jest coś boli, trzeba iść diagnozować i robić to. No ale to każe, tak, wiesz, to tak jest, ale potem, no tak. Nie, to wiesz. Ale to dobrze o tym jednak wspominać, mówić, tłumaczyć, no bo to może za pierwszym, drugim, piątym razem nie dojdzie, a za setnym dojdzie do kogoś. No tak, wiesz o co, no ból zawsze coś boli zawodnika, tak? Gdy mnie to bolało, gdybym nie miał utraty tej mocy, to bym nie robił, no tylko po prostu ja się załamany tą utratą mocy, tak? I dlatego chcę zrobić ten zabieg. A w których to czynnościach w walce, w których to płaszczyźnie przeszkadza najbardziej, a w której najmniej, jak to wygląda? Co, jakby to jest taki puzelek, który ci niszczy całą, wiesz, całą konstrukcję, no nie? To jest jeden element, ale się wywraca cały. Jakby w samej stójce jeszcze jest w miarę okej, nie? Gdzieś tam potrafię, chociaż już nie mam takiej czutki, no nie? Że te barki one są, ale są takie jakby, nie ja nimi sterował, no nie? Tu mi brakuje tego. A najgorzej jest parterowo, nie? Na przykład jestem na plecach i zresztą tydzień temu w piątek, jak Jana się na mnie położył, wiesz, mówić sobie, że mówię, nie wiem. No nie mogłem, wiesz, no nie, odepchnąć, wiesz, zero, wiesz, zero takiego, wiesz, odepchnięcia, wypchnięcia, podciągnięcia ręki, wiesz. No i zapasy, no tak samo robi się zapasy, wiesz, trzymam kogoś w klamrze, wiesz, Patryk bierze mi ręce, tak, to mówi, Jachu, weź, za słabo trochę, nie wiem. Okej. Mówię, nie poradzę, nie? To też się tak zastanawiam teraz. Także wiesz, jakby tak wracając do tego, jakby niszczy mi to całą jakby element gry, ale najbardziej trzeba w tych takich typowo siłowych, nie? Czy gdzieś się trzeba napiąć, spiąć, zblokować, nie? No tak się można zastanowić nad tym, że tak naprawdę może to są te rzeczy, które... Znaczy, jakby to były 100% albo chociaż w 90% to byłoby w takim stanie, jak powinno być, to i te dwie ostatnie walki pewnie by wyglądały inaczej. Mówię, nie wymawiam się, to nie jest wymówka. No wiadomo. Nie wiem, czy by wyglądały inaczej, czy nie. No, mam nadzieję, że tak. No to też trzeba teraz od drugiej strony na to spojrzeć. Mimo tego, co miałeś, to jak wyglądały te walki, to też jest jednak... No to jest takie, wiesz, no można się tak pocieszać, no nie, ale...
Kogo to interesuje? No, nikogo, tak. Nie wiesz. No właśnie, a najmniej niestety, no ja trochę rozumiem każdego zawodnika, który traci przeciwnika, a najmniej to interesuje Aleksandra Rakicza, natomiast powiem ci tak, no zawodnicy, rotacja zawodników, wypadnięcia zawodników to jest codzienność, no nie wiem, pewnie nawet codziennie ktoś wypada z walki MMA, ale jego reakcja była dość ostra i taka, no nie wiem, czy adekwatna do sytuacji, natomiast no wiadomo, że mu siedzi ten rewanż, no jemu bardzo na tym zależało, ale do czego zmierzam, on użył w tym tweecie takiego sformułowania, że drugi raz się wycofujesz z walki, to kiedy był pierwszy? No właśnie, nie wiem, no wiesz co, to jest taki, wiesz, charakter, to jest wielki chłop, ale tak naprawdę słaby, nie? To jest taki płaczek i gdzieś tam szuka, nie wiem, atencji, nie wiem, no pierwszy raz nie wypadłem, tylko przesunęliśmy walkę po prostu o tam 3 tygodnie, już nie pamiętam dokładnie ile i tyle, tak naprawdę wypadam teraz z walki pierwszy raz, więc nie wiem, no, gdzie, o co, nie jestem w jego głowie, nie znam, wiesz, co mam powiedzieć? No debil, no. A powiedz, czy... No bo to jest jakaś rzecz, która dla ciebie jest ważna. No on jakby, jak miałem to powiedzieć, sparodiował Legendary Polish Power na Legendary Bullshit. Ruszyło ci to trochę, czy...? Nie, jakby skontrowałem, napisałem mu, no wiesz, że tak naprawdę powinien się cieszyć, bo raz go połamałem, mogłem go połamać drugi raz, niech się nie cieszy, że to się odwlecze w czasie, być może w przyszłości, że raz nas zestawią i wiesz. I tak naprawdę, wiesz, jest... No, już mu nie chcę ten, ale że płakał po naszej walce, więc i płacze teraz, wiesz, także taki jest, no to jest, mówię, no, wielki chłop, ale płacze. No. Zamykając temat zdrowia, no jakby przyjmujemy linię, że wszystko się dzieje tak, jak ma się wydarzyć, to taki termin powrotu na maj, czerwiec jest realna opcja? Marzec, myślę, że, słuchaj, nie wiem, chciałbym w pierwszej połowie roku, no muszę najpierw zrobić ten zabieg. Rehabilitant fizjo mi powiedział, doktor powiedział, że słuchaj, nie, no tak miesiąc powinno być dobrze, nie? Rehabilitant powiedział, no tak to ci powiedział, wiesz, mówi, pamiętaj, że ty nie masz 20 lat, nie? Więc powiedział, że to jest tak 2,5 do 3 miesięcy tej rehabilitacji, więc żeby, wiadomo, że już będę mógł trenować wcześniej, tak, ale jakby na takiej zasadzie, że mi powie, słuchaj, nie wiem, wybije tam jakaś godzina po 2,5 miesiącach, powiedzie, od dzisiaj może być wszystko na 100%, tak jak przed operacją. No tego czasu trzeba, wiesz, znaleźć walkę, zrobić obóz. Więc tak chciałbym, wiesz, no chciałbym w pierwszej połowie. Okej. Okay. Jedna rzecz mi do głowy jeszcze przychodzi. Nie chcę być, broń Boże, ojcem tego pomysłu, bo pewnie głupiego nawet, ale jednak trochę zapytam, bo w sumie to się tak trochę zbiega w czasie. Ty byłeś zawsze olbrzymim przeciwnikiem sterydów. No tylko, że jak USADA kończy działalność w grudniu, i teoretycznie jakieś nowe ciało przyjdzie w którymś momencie, no to teoretycznie mógłbyś tymi środkami wtedy już dla ciebie dozwolonymi podciągnąć te parametry. Jaki masz do tego stosunek? Jakby było to możliwe, to jest jakaś opcja dla ciebie? Czy wiesz, prozdrowotnie, no chciałbym żyć bez bólu i wiesz, i tak, no ale wchodzi inna, pamiętaj, że wejdzie inna agencja i podobno się nic nie zmieni, że tylko po prostu będzie... Czy, nie będzie inwestycja wejdzie od razu? Tak, od razu. A, okay. Już mam, wiesz, już jakby już jest... Na mailach masz aplikację, w której się trzeba zalogować, która cię będzie śledzić, tak jak się śledziła USADA, więc tak naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie umiem się na ten temat wypowiedzieć. Zobaczymy od 1 stycznia, co się zmieni. Czy się cokolwiek zmieni, czy nic nie zmieni. No, debata trwa na ten temat. No i pojawił się też taki głos, że być może zawodnikom na tak zwanym off-season, czyli pomiędzy walkami, jak nie mają zaplanowanej walki, jeżeli to jest dać się nareperować szybciej. No i jestem za tym, żeby wiesz, no jednak to... Wiesz, pod kontrolą jakiegoś lekarza i tak dalej, nie, że sam sobie coś robisz, to mi pomoże, czy pójdziesz, wiesz, właśnie, no, pana Rysia, który, wiesz, i ci przypisze 100 mety i wiesz, to mądre. No nie, to prozdrowotnie myślę, że no to słuchaj, no chyba po coś to stworzyliśmy, więc jeżeli to ma pomóc stricte wrócić do zdrowia, to tak. Okej. Okay. No dobrze, to ten temat mamy zamknięty, natomiast no, walka 20 stycznia, nie wiadomo, czy Rakicza się odbędzie, czy nie, no na razie jest okienko puste. On wywołał do tablicy Jerzego Prochaszkę, on powiedział, że styczeń to nie, ale może luty, marzec, no gdzieś tam na 17 lutego wstępnie mogłoby się to odbyć, no to przyjmijmy, że tak faktycznie jest, kto w twojej opinii będzie faworytem tego starcia? Prochaska chyba jednak, nie? Chyba jednak ma ale pamiętajmy, że ten wraca po kontuzji, więc też nie wiem, jaki on będzie po kontuzji. No, czy zardzewiały, czy jednak, wiesz, ja wracając po kontuzji zawsze miałem, wiesz, taki głód, ogień i dwa razy po takiej ciężkiej kontuzji wracałem i dwa razy
zajebiście mi się wracało. Więc pytanie, jak wiesz, jak on, no, czy będzie zardzewiały, czy nie. Więc jakby stawiałbym jednak na Prochaskę. Mm. A powiedz, tak rozmawialiśmy też przed, za kamerą z Dorotą o takiej klątwie i ja myślałem, że klątwa Jonesa, ale klątwa na tym pasie Dorota zasugerowała, że może być twoja. Bo widziałem jakiś taki filmik, gdzie chłop to rozłożył na czynniki pierwsze. Ale poczekaj, bo tak się zastanowić, każdego po kolei, to tak. Ankalajew, no w ogóle on to tak, remis i no contest, to w ogóle jest dramat. Walker w zasadzie no contest, wcześniej wiadomo jak to wyglądało. Reyesa nie ma, chłop zniknął w ogóle. Procha... A ma walczyć teraz na tej gali, co ja? Miał walczyć. No, ale... Czy ma walczyć? Tak, nie, natomiast jakby w grze, jakby tak, w grze nie, to w ogóle nie, jest nie. Out Smith, no to wczoraj słyszałem, że tragiczny występ i round 3 po prostu, nawet round 3 też podobnie najlepszy występ, no ale też przegrał. Hill, zwakowanie pasa, Glover, jedna porażka, druga porażka, emerytura. No tak naprawdę to jakby no, nie ma kogoś, nie, jakby wychodzi na to, że po Jonesie jesteś najdłużej panującym mistrzem. No, no tak. Tak wyszło. Także, tak wyszło. Czy ja to klątwa jest twoja, czy Jonesa? No. Wiesz co, no ktoś to rozłożył, tak, ja widziałem ten film, że na... Tylko że muszę obejrzeć, bo nie widziałem jeszcze. Nekromantę ze mnie zrobili, że wiesz, rzuciłem klątwę i dopóki ten pas do mnie nie wróci, to się tam nic nie zmieni. Śmiesznie to chłopie rozłożył, ktoś mi tam podesłał, jakiś kolega, wiesz, który siedzi w tych internetach cały czas i wyszykuje takie perełki. Tak, no coś w tym jest, no. Bo nie ma takiego, wiesz, nikt nie może takiego dziedzictwa zbudować jak Jones. No Jones, no to, że go nikt nie pokona długo, no to już raczej jest pewne, no bo naprawdę zbudować tam nie jest łącznie chyba 11 obron, no to wiadomo, ciężko. No, ale nawet w tej 9-3 to zaraz wyjdzie na to, że ten round 3 się będzie bił z Marcinem Prachnie o ten pas. No jak tam nikt, tak, nikt się nie może bić, no. Może tak być, no zobaczymy, no. Wiesz, no teraz jest taka sytuacja, no w końcu przyjdzie taki czas, że gdzieś to się, wiesz, powiedzmy, tu uspokoi, no. Z drugiej strony masz, wiesz, no nie wiem, no co ci mam powiedzieć, no jest tak jak jest, no. Jest dziwnie. Czarów nie odprawiałeś? Nie. A jakbyś mógł, to byś odprawił? Oczywiście, że tak. Rzuciłbym klątwę. Gusła. No dobrze, Janku, w takim razie co, dziękuję za rozmowę. Szkoda, że trochę szkoda jednak, że w takich okolicznościach, a nie innych, natomiast no co, wracaj do zdrowia. Przede wszystkim, żeby wszystkie diagnozy wyszły tak, żeby było wiadomo co, wiadomo jak to zrobić, żeby nie było problemu, żeby rehabilitacja przebiegała prawidłowo. Ładuj się dobrą energią, no i czekamy na powrót, jak zwykle. No, no co, dziękuję i co, wesołych świąt. No, tak. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Szczęśliwego nowego roku. Tak jest, dla wszystkich.